parafia, która ma własny autokar i oto właśnie podczas dzisiejszego wydarzenia wybieramy dla niego imię. Ale to tylko część atrakcji. Dźwiękami góralskiej muzyki rozpoczęliśmy drugi parafialny piknik rodzinny w Kamesznicy. Proszę księdza, piękna pogoda, mnóstwo mieszkańców, aż miło patrzeć, jak impreza się rozwija i rozrasta. No, dziś to dopiero początek. W ubiegłym roku pogoda nie była taka łaskawa, mimo to mieszkańcy Kamesznicy dopisali, parafialnie dopisali. Liczna grupa się zaangażowała w przygotowania. Muszę powiedzieć, że ten wzrost widać też i w tym roku na tym etapie przygotowań. Dużo więcej osób się włączyło w pracę, w przygotowanie imprezy. No i mam nadzieję, że też dużo więcej skorzysta z tego, przychodząc tutaj, ciesząc się, oglądając występy, biorąc udział w konkursach. Trudno chyba wymienić wszystkie atrakcje, jakie zostały zaplanowane na dzisiejszy dzień. Te najważniejsze, oprócz występów artystycznych na dobrym poziomie, na scenie, którym no, taką wisienką na torcie będzie przede wszystkim Aleksandra Nykiel, która dostała nagrodę publiczności w Opolu, na festiwalu w Opolu, która wygrała szansę na sukces. Stoisko, które cieszy się chyba największym zainteresowaniem, może wylosować bardzo atrakcyjne nagrody. Zgadza się. W zeszłym roku pierwszy raz żeśmy startowali z tym, udało się, było fajnie i w tym roku ponowiliśmy to samo. I wszyscy czekają chyba na tą główną nagrodę. Tak. Którą jest? W tym roku jest rower górski dobrej jakości, ale jest też szereg innych, na przykład lot nad Kamesznicą, to jest druga nagroda, jakieś grille elektryczne. Koło gospodyń wiejskich z Kamesznicy jak zwykle stanęło na wysokości zadania i uroczyło nas niezwykłymi smakołykami. No jakżeby inaczej, jak to jest parafialny piknik i festyn parafialny, no to przecież jesteśmy parafialkami, no to musiałyśmy uczestniczyć i wspierać pomysły proboszcza. Co tym razem Pani przygotowały? No jak zwykle przygotowałyśmy pyszny bigos, to już tradycyjne, nasza potrawa. No i ciasta mamy, chleb ze smalcem. Kamesznicki Mam Talent, czyli Zosia jest z nami. Pierwszy występ za Tobą. Jakie wrażenia? Dobre. Jaki utwór nam przedstawiłaś? Unconditionally Katy Perry. Kto przygotowywał Cię do występu? Sama się przygotowywałam. Ojej, to duże wyzwanie. Tak. Duży stres? Mam Talent będzie. Jak Pani podoba się piknik w Kamesznicy? No, bardzo ładnie. Pogoda ładna, ładnie śpiewają. No. Dobry sposób na spędzenie wolnego czasu? Bardzo dobry. Jaki cel w ogóle przyświeca księdzu przy organizacji tego pikniku, organizowanego zresztą po raz drugi? Zawsze jest to jakiś cel charytatywny, bo przy okazji tej imprezy udaje się nam zgromadzić dosyć dużo środków materialnych. W tym roku spłacamy autobus parafialny, który udało się nam kupić przed no, chyba 2 miesiącami, może jeszcze niespełna. Myślę, że nie jest to coś oczywistego i nie w każdej parafii taki autobus istnieje, funkcjonuje. U nas się bardzo dobrze sprawdza i wielu parafian korzysta właśnie z możliwości dojazdu czy do kościoła, czy wyjazdu na szkolne wycieczki, czy na jakieś pielgrzymki. A zatem chcemy ten autobus spłacić, no i żeby już po prostu zarabiał na siebie. Ewa Jeremicz, Beskid Life.